Dzień dobry, kochani. Przepraszam za obsuwę jeden dzień, ale no cóż, wynika to tylko i wyłącznie z tego, że no kamerę otrzymałem dopiero wczoraj, więc musiałem się z nią najpierw zapoznać i tyle to zajęło czasu, że teraz już w końcu wiemy, jak ją obsługiwać. No i w końcu mogę z wami porozmawiać. W każdym razie, no jak sami widzicie, możecie się wszędzie rozglądać, bo to jest właśnie kamera 360 stopni, prawda? Więc możecie wszędzie patrzeć, gdzie macie ochotę. A ja muszę teraz iść na pocztę, odebrać awizo, więc to nie będzie zbyt długi vlog, ale trochę wam pokażę, jak wygląda tutaj okolica chociaż. No. Więc ogólnie rzecz biorąc, no teraz jest słońce ładne i no idziemy. Idziemy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Albo wyglądało, jak to woli. Ludzie się pewnie dziwnie patrzą, jak to jest gadać do kamery, którą się trzyma w ręce. A w związku z tym, że rzadko bywam na zewnątrz i rzadko prawdopodobnie ktoś kręci filmik z tego, jak idzie na zewnątrz, no to ludzie mogą dziwnie patrzeć. W każdym razie ja tak idę i to jest moje miejsce, to jest moja dzielnica, to jest moje miasto i tutaj wszystko znam tutaj. Nie jest tak, że czegoś nie znam. Wszystko znam po prostu. Oczywiście nie znam wszystkich ludzi, ale znam wszystko. Każde miejsce tutaj. Więc dzięki temu wiem, dokąd mam iść. I wiem, jak dotrzeć na pocztę. No. W każdym razie nagram wam jeszcze jeden vlog, już nie w 360 stopniach dookoła, już nie sferyczny, a normalny, i wam powiem o pewnym zjawisku, które mnie autentycznie przeraża i zarazem denerwuje też. No, gdybym miał dźwięk sferyczny, to byście mogli słyszeć to, co się dzieje dookoła. W związku z tym, że nie mam, no to słyszycie niektóre dźwięki, ale nie słyszycie ich tak sferycznie, jak one faktycznie są. Dobra, będę już kończył ten filmik, więc trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was gorąco i pa pa! Zapraszam i polecam, Jacek Zagórski, jak zwykle. Pa, pa!